Drzewo, które nie rodzi owoców, usycha. Witam. Dobra, poznałeś dziewczynę. Zacząłeś się z nią spotykać. Pierwsze, drugie spotkanie, pocałunki i tak dalej. I dochodzi do zbliżenia, dochodzi do seksu. I teraz, ok, jest fajnie, jest super, czujesz, że to ta, ona też czuje, że to ty, dopasowaliście się idealnie i tak dalej. No i wasza relacja przykładowo trwa, no nie? I teraz, jeśli będziesz spotykał się z dziewczyną i nie dojdzie do wydania owocu w waszej miłości, to prędzej czy później taka relacja nie ma racji bytu, rozpadnie się, rozumiesz? Także nie możesz uprawiać seksu z kobietą w nieskończoność, rozumiesz? I teraz zobacz, i to nie jest tak, że przykładowo dziewczyna sobie gdzieś tam powie, okej, dobra, nie, poczekamy, zobaczymy i tak dalej. Nie, gadzi mózg, pamiętaj. Jeśli dziewczyna z tobą uprawia seks przykładowo od roku, od 2 lat, a jest dojrzała, no to zaczyna podejrzewać, że z tobą coś jest nie tak. I dochodzi do kłótni, dochodzi do fochów, bólów głowy, nie chce uprawiać z tobą seksu, seks staje się monotonny, no i czujesz, że to nie to. No i relacja się rozpada. W momencie, gdy stosujecie też antykoncepcję, dzieje się to samo. Naprawdę. I teraz zobacz. Jeśli poznałeś już dziewczynę, dojrzałeś, jeśli dojrzałeś do tego, by uprawiać z kobietą seks, to dojrzałeś do tego, by wydać owoc. Kobieta tak samo. Jeśli kobieta jest gotowa uprawiać seks, to jest gotowa wydać owoc. Owoc waszej miłości. I teraz, gdy wy zwlekacie z tym, odkładacie to w nieskończoność, mówiąc, że nie macie mieszkania, że nie ma pracy, że ciężkie czasy, że jeszcze nie, bla, bla, bla i tak dalej, no to tak naprawdę wasza relacja powoli umiera. I dlatego dziewczyna ma spiny z tobą, motyle uleciały, już nie ma tego czegoś, zaczynają się kłótnie, wrzaski, krzyki i po prostu masz już dosyć. I teraz zobacz, w momencie, gdy kobieta uprawia seks, no pamięć tak, naprawdę musi dojść do zapłodnienia w najbliższym czasie. Dajmy na to rok czasu. Nie możesz posuwać laski przez rok czasu i nie może nic z tego być, no nie? Nie może tak być. Nie może. Zazwyczaj jeśli poznajesz super topową laskę, no to ja na przykład już chyba od, nie wiem, 1,5 roku nie używam 0 gumek, ani ja po prostu wszystkie moje laski, z którymi się związałem, posuwam bez gumy, bez zabezpieczeń, no nie, naprawdę. I jakby to powiedzieć, jestem gotowy na wydanie owocu. I powiem ci tak, dzięki temu, że to robię, no dziewczyna ode mnie nie odchodzi. No nie? Dziewczyna ode mnie nie odchodzi. A jak przykładowo okres się spóźnia, 2-3 dni, tydzień, 2 tygodnie, no to dziewczyna jest jeszcze, jakby to powiedzieć, bardziej wpatrzona we mnie. Jeszcze bardziej się tuli i tak dalej, no nie? Staje się taka bardziej opiekuńcza i tak dalej, no nie? W momencie, gdy uprawiałem seks z kobietami z zabezpieczeniami, jak byłem gówniarzem, no to powiem ci, no w jakimś tam sensie z tyłu jej głowy byłem dla niej słaby, no nie? Byłem dla niej słaby, niedojrzały. No i przykładowo dochodziło do jakichś spin, kłótni i arrivederci. No nie? Naprawdę. I teraz zobacz. Ja zawsze mówię, że jak poznajesz super topową laskę, to taką laskę zalewa się jak najszybciej, no nie? Bo ja mówię, topowe, konkretne laski, no to są takie jakby maszynki do rodzenia dzieci, naprawdę. Na pewno wam to nie zaszkodzi, no nie? Jeśli ty będziesz się bał to zrobić, gdy będziesz ją stukał, przykładowo przez miesiąc, 2, 3, pół roku, no to będzie tak, przyjdzie ktoś inny, kto zrobi robotę, nie będzie się bał i laska będzie z nim. I laska będzie z nim. Naprawdę. To takie proste. I teraz, w momencie, gdy kobieta wydaje owoc, w tym przypadku dziecko, ona czuje się spełniona. Jeśli ty jesteś przy kobiecie, ona się czuje spełniona. Ona się czuje kochana, ona się czuje bezpiecznie. Jesteś, no nie? I teraz, to nie jest tak, że dobra, zrobię lasce tylko jedno dziecko i już sobie będę całe życie gdzieś siedział na kąpie, firma czy coś tam. Nie. Drzewo ma wydawać owoc cały czas. Rozumiesz? To nie ma być tak, że jedno i finito. Nie. Nie mówię ci, że za rok, ale za jakiś czas kolejne. I za jakiś czas kolejne. I za jakiś czas kolejne. Rozumiesz? Bo dzięki temu, uwierz mi, laska ciebie nie zostawi. Laska ciebie nie zostawi. Ja widzę na przykład po mieście, latają te Ukrainki, tyle dzieci, co mają, wow, szacun, no nie? Idzie dziewczyna z trójką dzieci, jeszcze wózek prowadzi, super, wow, no nie? A teraz zobaczcie Polki, idzie jedno dziecko i zazwyczaj jedno takie od niechcenia, żeby tego, idzie bez gościa, no nie, no bo już. Przykład, nie, taki prosty przykład dam, no nie? Gdyby gościu leciał dalej, no nie, to na pewno laska by go nie zostawiła. Naprawdę. Dlatego powiem ci tak, no, nie możesz w nieskończoność stukać panienkę i nic z tego nie mieć, no nie? Nic z tego nie wychodzi, naprawdę. Bo jej odpala się gadzi mózg i ona czuje, że twoje geny są słabe. Coś jest nie tak. Coś jest nie tak. I powiem ci tak, ja już nie pamiętam kiedy dziewczyna mi powiedziała załóż gumę, raz kupiłem gumę, bo tak o, czasem mam taką zachciankę, że chcę w gumie, no nie, są troszkę inne doznania, są inne, i mam taki, nazwijmy to fetysz, no nie, coś takiego, raz na jakiś czas lubię sobie w gumie, no i kupiłem w aucie, miałem w tej takiej zamykanej popielniczce, laska otworzyła, wywaliła za okno, nie będziesz mnie stukał w gumie. Takie mam dziewczyny, no nie? No i mówię, no ale to ja chciałem tak o coś tam, co ty mnie... Nie! Nie akceptuję gum. Nie akceptuję plastiku, naprawdę. To, ale mi to nie przeszkadza, no nie? Dlatego widzicie, super top laski, jeśli jesteś dla niej atrakcyjny, to jest to kolej rzeczy. Zazwyczaj pary, które no mają te dzieci, no jakoś tak zawsze widać, no trzymają się, no nie? Naprawdę, trzymają się. I laski też nie odchodzą, no nie? Bo wiedzą, że z dzieckiem też nikt jej nie weźmie, albo jakiś beciak, no ale ona takim gościem będzie gardziła, no nie? To jest taki zapchaj dziurę na hajs, no nie? Ale zazwyczaj, no jak jest silny samiec, no to tych dzieci narobi, no nie? I w oczach też innych kobiet jesteś uznawany, wow, reproduktora, no nie, reproduktor, wow. Się laski podniecają zaraz. Idziesz z gromadą, no nie, z gromadą obozów. Naprawdę. Także, no mówię, musisz to wziąć do siebie. Jeśli planujesz z dziewczyną stałą relację, no to zapomnij o zabezpieczeniach, bo to jest nienaturalne, no nie. nienaturalne. Jeśli obawiasz się, że dziewczyna ma jakieś chorobę, no to przed stosunkiem jejku idziesz na badania, zrobicie sobie testy, 5 minut, pach, 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 no nie, i wyniki przyjdą, jesteś zdrowy, jest zdrowa i tyle, no nie, jeśli o to ci chodzi. No nie. Naprawdę. Zakładam, że nie jesteś typem, który lata po klubach i posuwa wszystko, co się rusza. Nie. Tu są porządni ludzie, porządna wiedza i tak dalej, no nie? Naprawdę. Dlatego, no mówię, no trzeba dorosnąć, trzeba dojrzeć do relacji z kobietą. Dlatego mówię, chodzisz po mieście po to, żeby wybrać topową laskę, żeby złożyć swoje nasiono, no nie? I uwierz mi, że na pewno ci to nie zaszkodzi. Na pewno kobiety sobie dadzą radę, no nie? Naprawdę. Wystarczy, że przy niej będziesz. Dzisiaj na świecie wychować dziecko to jest łatwizna. Łatwizna, masz wszystko. Opiekę i tak dalej, no nie? Jakieś socjale i tak dalej, no nie? Więc dzisiaj laski nawet same są w stanie sobie poradzić, no nie? A 2000 lat temu to była dopiero akcja. Zero szpitali i tak dalej, no nie, weź wtedy, no nie, także no nie marudź, no nie, nie marudź, że dzisiaj jest ciężko, no bo dzisiaj nie jest ciężko, no nie, dzisiaj naprawdę nie jest ciężko, to jest po prostu iluzja po to, żeby ludzie się nie rozmnażali, no nie, antykoncepcja jest po to, żeby ludzie się nie rozmnażali, no nie, i powolutku ludzie sobie wymierają, więcej umiera niż się rodzi, no i powoli, powoli rasa ludzka stopniowo odpływa, no nie, z tej planety. Naprawdę. Także, no mówię, do relacji z kobietą musisz dojrzeć i powiem ci, ja to widzę po sobie, no nie. Posuwam laski bez gumy i tak dalej, są super zaangażowane i tak dalej. Fajnie to widać. Jak dla mnie fajny jest ten kontrast, gdy przykładowo kiedyś laska gdzieś tam brała tabletki i tak dalej, no to ta relacja no była, ale jakby to powiedzieć, no to nie było to, no nie. W momencie, gdy to zrozumiałem, teraz nie ma żadnych tabletek, nie ma żadnych gumek, no nie. Zobacz, jakie to są też oszczędności, no nie. Przecież na gumki też trzeba było wydawać, no nie. Po prostu, jakby to powiedzieć, musisz się nauczyć kontrolować wytrysk, bum, no nie? I to wystarczy, naprawdę, i to wystarczy. Tylko, że pamiętaj, że jeśli już spotykasz się z super topową laską, rok czasu, 2 lata, no to powiem ci tak, trzeba się brać do roboty, trzeba się brać do roboty, bo kwestia być może paru miesięcy i już będzie coś na boku kombinowała, rozumiesz? No bo jeśli ją stukasz tyle czasu i do niczego nie dochodzi, no to znaczy, że z tobą jest coś nie tak. I czasem jest tak, że dziewczyna spotyka się z facetem od liceum, on ją stuka w zabezpieczeniach przez 5 lat i nagle laska go zostawia. Poznaje następnego, 9 miesięcy i już w ciąży. Bum. I szczęśliwa, zakochana i tak dalej. Rozumiecie? Bo ona jest stworzona do tego, żeby wydawać owoc, no nie? W momencie, gdy z tobą nie wydała tego owocu, no to odrzuciła uschniętą gałąź, no nie? No tak ciebie można nazwać. Odrzuciła te uschnięte gałęzie, wyrzuciła ciebie i poszła do silnego samca, który jej dał to, no nie? No kobieta jest stworzona do rodzenia dzieci, no nie? Instynkt, jej się załącza i tak dalej. Co ona ma robić? Okej, w latach nastoletnich ona sobie lata bawi się, ale później co ona ma robić? Praca domna, nie? I siedzi w tej chałupie sama, no nie? No nie, no kobiety całkiem inne mają podejście, no nie? Dlatego no mówię, wasza relacja musi wydać owoc. I kłótnie są przez to, rozumiesz? Bo ona po prostu czuje, że z tą coś jest nie tak. Naprawdę. Dlatego mówię, dojrzej i wydaj owoc. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, trzymaj się i do usłyszenia.